Witamy Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku naszej cudownej serii Tapsz Padł. W Stardew Valley jest ze mną modelka Ferno. Jestem. Jest ze mną również modelka Teo. Jestem. I jest ze mną model Sylwek. A już myślałam, że modelka i coś tam sobie myślisz. Cześć, nie cześć. No, chciałem teraz powiedzieć plus size. O Sylwku, no na pewno. To jest jedna z niewielu rzeczy, których nie można o Sylwku powiedzieć, słuchaj. No ja nie wiem, ja Sylwka nie widziałem na żywo, no. No ja na żywo też nie, ale jakąś kopertę mam, ale słuchajcie. Wiesz, te zdjęcia kłamią, to jest Photoshop. No słuchajcie, no zgadza się. Ludzie, mamy kalafiory. Słuchajcie, ja nic nie pamiętam. Ja nie wiem, co tutaj robimy. Nic, ale mamy fajne skrzynki kolorowe. Tak. Tak, Nie pamiętam, co było w której skrzynce. Ja tak samo. Ja pamiętam, aha, dobra, bo zawsze je tak samo koloruję. Ja dobra, ale słuchajcie, wiecie, czego nie zapomniałem? Gdzie jest kopalnia, więc idę kopać. Dobrze, ja ci zaraz cię dołączę. A ja szukam konewki, no właśnie. Bo musimy na pewno podawać wszystko. Jezus, nie pamiętam, jak się dzieliło itemy. O dobra, już pamiętam. Wiecie co, ja pamiętam, że chyba tu jakąś stodołę mieliśmy budować, że ona już jest wybudowana. Ona się sama buduje. Tak, ale ten silos, tak? Tylko nie stać nas jeszcze. Silos mieliśmy budowany, ale nie stać nas na... Aha, to kto z was sprzedaje nerkę, żeby wybudować sobie stodołę? My z torbusem pójdziemy do kopalni, a wy sobie łowcie ryby i zajmujcie się farbą. Bardzo mi się podobał ten tekst, Sylwek. Zrobiłeś mi dzień właśnie. Słuchajcie, ja często takie teksty daję, później powiem gdzie, komu to mówię. Ja nie mogę na nagraniu takich rzeczy mówić. Oj tam, to się wytnie najwyżej. Że niby taki grzeczny i w ogóle, tak. Kto sprzedaje nerkę? A tu już mamy 30 level tej kopalni. Ja nawet nie pamiętam, wiem tylko, że mam pałę. Ej, ale to jest tak ciemno na tym 30 levelu, ja tu mogę być? Możesz. Ale tu jest ciemno w ciul. No, tak było zresztą, jak tam byliśmy, pamiętam, że było ciemno. Że ruszałem, ktoś ci zabroni po ciemku chodzić, czy jak? No właśnie, boisz się. Zwolenie od mamy potrzebujesz, ale żeby ja się wejść na dwór? Ale boję sam tu. A to jest inna sprawa. No jesteś Sferno. No, ja wybiegł ze mnie, a teraz płaczę, że ciemno, nie? No na razie no jeszcze Sferno tu nie ma, więc nie może mnie potrzymać za rączkę. Już jestem z naszym bezdomnym. Coś podniosłam, nie wiem, jeszcze jakiś kwiatka. Pająk mi wyskoczy, to już w ogóle. A nie, na szczęście nie ma pająków w tej grze. Tulipana mam! No to co ty, gdzie masz? No podniosłam rustu. Co ty mówisz? No urósł u nas chyba, byśmy sadzili. Dobra, jestem, nie widzę cię nawet. No ja jestem gdzieś na dole, ale ja w ogóle ja tu nie zauważę, słuchaj, w ogóle zejścia w dół w takiej ciemnicy. Require, chyba damy radę. Aha, ja się jakoś tak szybko męczę, już prawie życia nie mam. Ała! Chodź tu. Gdzie zakosztuj mojej pały. Okay. Jezu! Ale to było do pająka. Nie, nie wiem do czego to było. Do jakiegoś potwora, to nie było do mnie. To nie to pesza. Żebyście nie myśleli tam sobie, Teo. Żebyście nie myśleli nie, tam sobie, ja Teo. On za bardzo się wypiera, słuchajcie. No właśnie. Ja nie wiem, idę się kimnąć, słuchajcie. No to chodź, ja idę z tobą. Okej. Okay. A masz tam pałę, czy nie masz pały? Yes! Nie, nie. Znaczy mam, ale Renar, aktualnie mam konewkę. Idę się kimnąć. Masz tam pałę, czy nie masz? Ja nie. No właśnie czuję tą konewkę. Nie popatrzyliśmy na szczęście. Ja myślałam, że jest coś innego. Gdzie tu jest zejście na dół? Nie wiem, czy byśmy nie zepsuli już wszystkich kamieni przypadkiem, a tutaj nie ma zejścia. Ej, ale a da się jakąś pochodnię stworzyć? Da się, ale nie wiem, czy mamy na nią rzeczy. Ja mam... mam koal. W sensie to jest węgiel, nie? To może z tego. Koal mam. Koal. A ja mam kale. I pytanie brzmi, czy ja to mam sprzedać, czy ja to mam zostawić? Ej, ty... Zostaw, żebyśmy coś mieli, a resztę sprzedaj. Nie, ja dobra. Tu nic nie widzę. Chodź, Sylwek, idziemy pracować. Ja chcę... Dobra. Piesio! Ja może po ryby pójdę, co? O, piesek jest. No, idź po ryby. Potrzebujemy drewna i... No, tylko ja muszę tu zostawić jakieś rzeczy. I czego? I żywicy, żeby zrobić pochodnie. A mamy żywicę w skrzynce gdzieś tam?
Ja znowu nie pamiętam, gdzie to się zostawia, te rzeczy. Mamy dużo żywicy, ale... Aha, dobra, to tu. Czekaj, Torgus, chyba dzisiaj nie pochodziłem po kopalni. Masakra jakaś w tej kopalni. A dlaczego? No co się dzieje? Kopalni się widzimy, nie wiemy jak no, zejść No, to jest niżej. Taka ciemnica, że masakra. Wiesz co, to może chodźmy połowić ryby, co? No okej. Okay. Ja nie mam siekierki. Aha, bo ja byłam ostatnio w tej, w kopalni właśnie i... Mhm. Dobra, ja idę do rzeki. Nie, idziesz do rzeki? Tak. A ale tu nie utop się. Ale tu umyć się, czy co? Właśnie. Ja nie powiem. Nie wiem, po tej rozmowie o pałach, to mam potrzeby. Do potrzeby w rzece. Czy my tulipana mamy zostawić? Boże, jak ty tam załatwiasz potrzebę, a my tam łowimy potem z tej wody ryby, to ja pozdrawiam. Tak, i płuczesz usta. O ja. Ale się odcinek zaczął, matko jedyna. Ej, ale ja już nie mam miejsca na tą rybę. Ty rzucaj, kim ty jesteś i co zrobiłeś z Syrwkiem? To ja nie mam taki niegrzeczny. A co to jest Omni Geode? A o, to jest super, to będziemy szli do Klinta i odwiesz od tego kowala i on będzie nam to... Kurde, ja muszę, nie mogę łowić, bo nie mam miejsca. No to rzuć mi tą rybę. Ale ja ją gdzieś wypieprzyłem. Jak ją aha, bo ją wyrzuciłeś do śmieci. Serio? Przyszedłeś tutaj nie mając miejsca. No bo w tej kopalni z tych kamyków mi zleciało dużo, no. To wrzuć we mnie kamyki. No dobra, zobaczymy. Teraz jak będę mieć rybę nad głową, to rzucę ci w twarz. Okej. Okay. Jakimś śledziem albo makrelem. A ja poproszę łososia. Lubię. Może być łosoś, no. Zobaczymy, co mi się tu wyłowi. No. O, ja mam jakieś rybiacze niezłe. A, pamiętam jeszcze mieliśmy na plaży tą miejscówkę do zbierania. No jak mam ci to rzucić teraz? Rzuci na sprzedaż. No teraz możesz mieć ciężko, bo jedynie tak. Patrzysz w stronę wody, więc wyrzucisz do wody. Najlepiej, co masz w ekwipunku poza narzędziami? No mogę, mogę kamyki. To wywal kamyki. Dobra. Ewentualnie koper ore. Nie, tego nie. Koal zostawiam. No. I jeszcze mam bat wing. Nie, to kamyki tylko wywal. Oh. Dobra, o, rekord. Idę stąd, bo ja już nie mam miejsca. A ja idę na plażę. Tu jest moja dziunia! Ja nawet nie pamiętam, która była moja. Moja chyba była ruda. Jak się nazywała? Czekajcie, bo ona tu gra na flecie. Abigail. Ona gra tu na fujarce. Ale ona mnie w ogóle nie widzi. Chyba wiem go. Ej, nie mogę z nią... Ej, ona mnie olała kompletnie, nie mogę z nią porozmawiać. Jest zafascynowana tym fletem. Jejku, no to gra na fujarce, olewa się? Ja mam fajniejszego! Co tu się dzieje? Dramat. Woli, złe rzeczy. Woli, słuchajcie, innego fleta, idę stąd. Jezus. Może ty też musisz jej pięknie zagrać na flecie? Okej. Okay. Trash. A da się zrobić taki instrument w ogóle? Nie, ale są takie klocki, które grają muzyczkę. O. Możecie sobie grać muzyczkę klockiem. Ja nie wiem, czy ja bym chciała. O, mój pies się jak pogodą. Jest quest jakiś. Need sunfish to enjoy after a hard day's work, George. Mamy sunfish? Nie mamy pewnie. Nie. Wiecie co, czekajcie chwilkę, bo mój piesio się domaga. Ale znalazłam małże. O, a co to? I kokl. O, a tu jakieś dziwne coś. Powracam. Sea urchin. A, no to na sprzedaż. Pieniądze. Do tej szybki rybę, nie? No. Do tej chyba niebieskiej. Nie, ja wrzuciłem na sprzedaż. Aha, no dobra. A to zbieramy ryby? Inventory is full. Oh no! Ja mogę to wyrzucić. Jak się wyrzuca coś z inwentarza? No poza okno ekwipunku. A, okej. O właśnie, słyszeliście, bo pokazywałem chyba w grupie, że będzie planszówka Stardew Valley. No nawet się spisaliśmy. No właśnie, no. I co wy na to? Ale tak to tylko... Pisaliśmy, a tak no, porozmawiajmy znaczy, o tym. Ja się nie zagłębiałem za bardzo, jak to tam będzie wyglądać i... Znaczy tak wizualnie tylko popatrzyłem, to w sumie nawet nieźle to wygląda.
No ale tak samo. Da się coś takiego, taką grę zrobić jako planszówkę? To jest ciekawe. No da się, no bo jakby w planszówkach masz często jakieś zarządzanie, nie wiem, farmą, albo jakby jakąś produkcję robisz czegoś, nie? Monopoly! To jest takie bardziej, nie wiem, strategiczna, ekonomiczna gierka pewnie, w tym stylu bardziej będzie. Tak wiecie, bo ogólnie ja tak sobie wyobrażam, bo ja tutaj najczęściej to co, ja robię, łowię ryby, no to tam raczej no nie będę w stanie łowić ryb. Nie no, ryb. Pewnie będą takie pola akcji, nie? Udasz się tu, losowe. Zrobisz to, nie? A tam gdzieś indziej się udasz, to zrobisz to. Pewnie do kopalni pójdziesz, to zyskasz to, nie? No pewnie coś w tym stylu. No, ciekawe. No zobaczymy. No. Gdzie mam rzucić te takie rzeczy z kopalni? Do której skrzynki? Chyba czarna była. No Jezu, jestem... To jest niebieski, to jest czarny, co to jest? To chyba my musimy wracać do domu, to już jest zaraz północ, co? No tu jest biała. Ej, nie wiem gdzie mam to wrzucić. No po lewej, Teo, gdzie druga jesteś? Od lewej chyba. Ej, no zgubiłam się właśnie. Jesteś w łóżeczku? Nie. O. Zgubiłam się właśnie, jesteś w łóżeczku? Dobra, już przyszłam, ale chciałam sprzedać rzeczory jeszcze. No ja też. Ja też. A najpierw jest 12. Idę jeszcze konewkę sobie zamoczyć. Okej. Okay. A w którym łóżeczku dzisiaj śpimy? Przy tym... Tu przy szafie. Nieważne, to, ale ze mną w łóżeczku. O, ja tu przy tych śpię, przy... Przy piesku. Tak. Te przy ryby, słuchajcie, te ryby gdzie mam dać, bo już nie pamiętam, do tej dużej skrzyni? Do tej dużej. Tak, sprzedaj. Aha. 20 minut do pierwszej w nocy. Ja was jeszcze spałowałam. Przypadkowo. Co zrobiłaś? Pałowałam przypadkowo. Dobra, jeszcze węgiel. Węgiel wygrałem. Pierwsza. Żebyś zdążył zasnąć, nie? Bo inaczej będziesz miał źle. Chodź do łóżka, rano to sprzedasz. Dobra. Już idę. Ej. Bo pieniądze stracimy. No. To nie. Jest. Pieniądze najważniejsze. No wiadomo. Tak. A coś ty sobie wyobrażał? O, fishing level 3 mam. Ej, ale te kalafiory naprawdę dużo dają kasy. No dają, a myśmy chyba ile ich tylko sprzedali? 3. Serio? A gdzie te moje ryby? Ej, faktycznie. A są ryby. Moje ryby. No dobra, to mamy dużo kasy i co z nią zrobimy? No, zbieramy na zwierzęta. A myślałem, że wydamy na mój domek. Co? No bo ja chcę robić papu. No ale nie. Żeby robić papu i żeby szybciej nas było stać na inne rzeczy, to musimy mieć więcej produkcji, prawda? Tak, słusznie. Popieram Ferno. Solidarność jajników. Idę do konta. My to mamy, słuchaj, oko do biznesu. Trzeba to podlewać, dobra, tak? Ja się na tym nie znam. Dobra, ja idę łowić ryby, bo to jest bardzo fajne. Nic. A mogę jeszcze... Mogę to odłożyć tu? To odłożyć? Oddam. No bo podniosłem coś nad głową mam. No to kwiatki się zrobiły, no. Ale gdzie mam to? Do zielonej? Daj do zielonej, no. Jezu, jaki skandal. Czemu ja mam it? Nie chcę it. No lepiej nie it. No właśnie, ale my tutaj nic nie jemy. Dlaczego nic nie jemy? No bo to nie jest survival, słuchajcie. Aha. Surprise! No to po co Torgus ma robić papu, skoro nic nie jemy? No właśnie. No bo papu uzupełnia życie i energię. Aha. Potem można iść na przykład na wyprawę, wszyscy do, moglibyśmy iść do no kopalni. No tak, do kopalni i móc zwiedzić na przykład setny level. No, chyba jest 120 w tej kopalni. O. Do czego mieliśmy różową? Aha, do pierdu. Białą chyba też mieliśmy do pierdu. Do nie pierdu? Wiem. Tak, do pierdu. nie wiem, niektóre skrzynki są dla mnie pierwsze. Szalne. Ja nic nie pamiętam. No, dawno nie graliśmy, słuchajcie. No, troszeczkę. Troszeczkę czasu minęło. Dobra, ja te tulipany sprzedam. W takim razie. Dobrze. O, sprzedawaj. Patrzę. Chyba, że się dawianek zrobi z kwiatków. Jak w Don't Starve. Nie, da się. Nie grałem. Don't Starve jest super, mi się bardzo podoba. Dawno nie grałem. I powiem wam, że teraz mam taką ochotę pograć, ale nie w tą podstawkę, tylko w ten dodatek, bo nigdy w ten dodatek nie grałem, a ten dodatek ponoć jest dużo trudniejszy niż ta podstawka. Który dodatek? No, ten taki Shipwreck. No.
A on jest już wyszedł jako multi normalnie? Bo ja grałam w Shipwrecka jako na modach. Nie jestem pewien, czy wyszedł dobra, jako podlany. Multi. No ja jak pamiętam, to nie dało się na multi w to grać. Ale chyba, właśnie, chyba tylko na modach się dało, no. Że było coś takiego, że się pobierało z warsztatu Steam jakiś mod i on umożliwiał właśnie granie na multi. Ale to bez sensu trochę, że nie zaimplementowali tego do gry. No, słabo troszkę. Ale tamtą grę chociaż lepiej ogarniałem niż tą. Ja bym poszła do miasta, zobaczyć co tam się dzieje na tablicy, o, bo on już się okaże, że jest jakiś quest albo coś. Mhm. A potem miałam się wyspać najpierw, bo mi przecież energii nie starczy. Bez kitu, ale strasznie dużo energii mi zjechało przez to podlewanie. No, schodzi. Dobra, idę łowić rybki. Ja też. No, to jest bardzo fajne. Ja tak lubię to łowienie ryb tutaj. Naprawdę, fajnie. Najprzyjemniejsza czynność w całej grze. Relaksujecie? Tak, tak. Ja tutaj czuję się naprawdę urodzonym wędkarzem. No, po prostu lubisz zamoczyć, no. No, ja i to widać, o! I to widać? Tak. Okej. Okay. Ups! Jest mokro. Co to miało być? Przeczytajcie czat. Louis ktoś cię złapał, jak grzebała w śmieciach, no. O Boże. Jaki wstyd. Aż ty nie przyzwoitasz. Louis, a to nie ten twój boyfriend? Nie, to jest ten stary dziadek burmistrz. A, no to nie ma co ja się miałam wstydzić. Girlfriend, a nie boyfriend. No ale co, w dziadku się nie może zakochać? No dajcie spokój. Nie moje klimaty. O nie, przy kolejnej osobie. Teraz Jody, okej. Okay. Przestań grzebać w śmieciach! Boże, no bo oni wstyd. Akurat wyszli z domu. Ferno się tłumaczy, a jak się Ferno tłumaczy... To co? To coś jest na rzeczy. Modelka zamiast po jakichś wybiegach paradować, to ta w krzakach siedzi. Ej, przepraszam bardzo, ale jak się otworzy ileś tam śmietników, to jest maliteńka szansa, że wyleci wam hełm śmietnikowy. A... I ja chcę go zdobyć, ja chcę nosić śmietnik na głowie. O Boże. Jak to brzmi? O, jakaś dziwnia. Nie czepię się moich marzeń. Dobrze, śmietnikowych. Ogólnie nie ma dzisiaj żadnych zadań, jakby co. No to... Oki. O nie. Dobra, mam dwie ryby. O, a zbiera ktoś dzisiaj drewno? Nie. Oj. Ja łowię rybki. O, ja co to za Lola? A ja jestem na plaży. Kto tam tu? A ja ktoś do mnie tutaj przyszedł. No taka ruda? No, ale no to obok mnie też przychodziła, ona szuka, i tak wiesz. Szczęścia. Tak. Usłyszała, że Sylwia ja tu lubi zamoczyć. Ja tu mam dużą wędkę. Ja mam duży... Patrz, mama, co ja z nią robię. Ja mam duży kaczyk. Kurczę, to... Ja się nie mogę teraz skupić na tej wędce. Dobra, złowiłem. Ja mam tylko taką dobrą wiadomość, że jutro nas będzie stać na kurczaki, tylko że brakuje nam drewna. Spoko, zajmę się tym jakąś zaraz. Starą gazetę. A ja mam rybki. A tu mało było na plaży, ja myślałam, że tu będą jakieś inne rzeczory, a tu Broken nie ma. Broken CD, bez sensu. Dajcie mi rybę. Wiesz, to potrzebuje się troszeczkę, potrzebuje to trochę czasu, żeby się zespełniło z powrotem, Teo. No to nie tak, że raz na dobę? Nie, znaczy... Coś jak tam... miód w Valheimie? Nie, coś tam się pojawi, ale... A ty grałaś już w tę gierkę? No. I co, ona jest spoko? Tak. A w co takiego? Valheim. Pan nie znam. Takie nordyckie. Jesteś wikingiem. Lubię. Survival. I trzeba jeść. Czyli survival. Tak. Bardzo fajny. Ja to mam teraz taką ochotę zagrać w końcu w The Elder Scrolls Online. Aha. Bo mam to, słuchajcie, już od roku dupa. Chyba. I ani razu tego jeszcze nie odpaliłem. Mi zbrzydło troszkę. Że chciałbyś w nową grę zagrać Elder Scrolls, to jeszcze jest zapowiedziane, nie, ale nie wiadomo. Nie. MMO, nie? Takie. No ale co, w te wcześniejsze gry grałeś? Ten Skyrim, tak, Morrowind, tak, Oblivion? Grałem, Oblivion powiem, najlepszy. Powiem, że nie przeszedłem żadnej z tych części do końca.
Zbrodnie. No. Nie, no dla mnie taki Skyrim był dziwny, bo ja w ogóle tam zakończenia nie mogłem. Nie wiem, czy on w ogóle ma zakończenie jakieś? Ma. No ma, ma. Już nie potrafiłem tego znaleźć. Może się zgubiłeś po prostu. No i wiesz co, jakoś tak się poddałem później. No, no ja akurat od Skyrima wolę Oblivionę, bo Oblivion to była moja pierwsza gra z Elder Scrollsów i mam no. taki sentiment, tak. Sentiment. Moja to Morrowind. Ja od moja też dużo. Morrowind, tak. Trójka. Ale piękna, w ogóle ta muzyka jest epicka. A ja tylko lubię. W wersję online. Ej, a co, o co chodzi z tym tutaj piecem i tu wyskoczyły mi jakieś sztabki? No bo wrzuciłam koper do przepalania. I bo... gdzie mam to dać, do czarnej? Tak, do czarnej. Nie jesteśmy rasistami. Alex. A. Dobra, ja idę spać, bo mam energię na low. No zrzemnij się, zrzemnij się. Tylko zyskał taki early night. Ej, bo tu ty miałam gadać z typem, nic z tego nie wyszło, no. Tu jakieś dzieci idą. To z typem czy z dziećmi miałaś gadać? Nie, bo on chciał sporty ze mną uprawiać, a... Co? No. Sylwek będzie zazdrosny zaraz. Czy właśnie to chciałem powiedzieć, czy mam dość zazdrosny, bo ja nie wiem, jak mam zrozumieć. Sylwek, znaczy Sylwek... Jakie sporty no nie, chcesz tam uprawiać? Rugby chyba, chciał mi rzucić piłką. To nie wiem, czy chciał uprawiać sport z tobą, czy trenować na tobie, słuchaj. A chcesz zobaczyć moją wędkę? Ojej, idę, o czekaj, Boże. Idę. O Boże. Bo tamta Lola sobie już odeszła, znudziło jej się. Tamta lala w ogóle, jaki tekst. Dobra. No coś mi dzisiaj odbija, słuchajcie. Słyszymy. Boże, jak to ale widzą pozytywnie. Twoi uczniowie, to pozdrawiam. Ja co uczniowie? O co ci chodzi w ogóle, Torgus? Daj spokój. No, no, no. W końcu się Sylwek rozrywa, rozerwał, tak, tak. A ty mu tutaj... Przychodzi taka uczennica i Sylwek sobie myśli, o jaka lala. No, proszę cię, w życiu. Taka trochę mało pikselowa. Dawaj, drzewo. Ja dalej mówię. A, siekierką się to robi, okej. Patrzymy. Kilofem? Nie, nie, nie pytaj. A da się te pieńki wykopywać? Tak. Ja już się pytałem. Musisz mieć lepszą siekierę. Bez tak, dokładnie. Ze szlachetnego drewna. Z brązu, czy coś. Z kopera. Wow, ale, to, ale trudna. Się trafiła. Co? Ryba. A, ryba, okej. Okay. Trudna sztuka. Ja pomyślałam, że na podryw trudna. Kurde. Ja właśnie też. O Jezu, bo bym zemdlała zaraz, no. To ja to tak nieopociągana. Ja dobra, muszę iść z panką. A ile tego drewna no, ja też potrzebujemy? Bardzo, bardzo dużo? My zawsze potrzebujemy drewna. To jest rzecz, której zawsze będziemy potrzebować, więc dobra. Bardzo, bardzo dużo. Jezu, gdzie to się tam tarabani? Boże, ja cały czas próbuję wejść w ekwipunek na tabie i... przełączam sobie rzeczy. O Boże, ale weź to, kochany mój ty, o. Do drzewa mówisz, czy do czego? Nie, do mojej postaci. Aha, okej. Okay. Samo uwielbienie. Ale dobrze, to grunt, że sympatyzujemy ze swoimi postaciami. Nie mogę wcisnąć czarnej skrzynki. Czy ktoś mi zdradzi dlaczego? Nie no, udało się. A. Może nie trafiałaś po dobra, prostu. Dobra, ja sprzedaję wszystkie ryby, tak? Mam czy zostawić ryby? Jakieś? Co ty piłaś tam, Teo? Nie? Sprzedaj ryby. Sprzedaj. O nie, nie, ja zaraz padnę tu. Nie padaj nam. Rice shoot. To jakąś marchewkę mam, czy co to jest? Nie, ryżowe. Ryż. A kiedy można sadzić ryż? Zobacz na porę roku, tam powinno być napisane. Plant spring, na wiosnę. O, a ile dni trzeba? 8 dni. No to gdzie możemy jeszcze zasadzić. Trzeba zasadzić, bo kończy się wiosna. A gdzie mamy drewno? Do, w czarnej. Idziemy do murowanego domku spać dzisiaj? Dobrze. To ej. Jest chyba mój. Tak, to mój. Ej, ale w ciul mamy tego drewna już. No to jest mało. Uwierz, że to jest mało. Masakra. No, na przykład wiem, że stodołę na krówki chyba 500 drewna było trzeba. Aha. Że kamienny taki, tak? No. Bo murowany to mi się kojarzył ten następny. I mam jeszcze Frozen Tear, minerał. A to daj do czarnej.
Do czarnej, dobra. Czarna jest przez nas najbardziej uwielbiana. Tak, zdecydowanie. Mój ulubiony kolor. Mój też? Nie, mój niebieski. Znaczy nie, no dobra. Ja w ciuchach, nie? Bo ogólnie tak to lubię zielony najbardziej, ale... Gdzie jesteście? W którym domku? Z kamienia. Tak, z kamienia. Zresztą, Teo, wiesz, my to jesteśmy bliźniaczki, więc musimy mieć coś podobnego, nie? Słusznie. My mamy mało rzeczy niepodobnych, od tego bym zaczęła. No dokładnie. O, Greenhorn! Level up! Tapsz, Paddle Farm has earned 15 tysięcy gold. Patrzcie, pieniędzy. Słuchajcie, bo jeszcze nie widzę pieniążków, bo miałem level up. Kupujemy kurnik, idziemy wszyscy po kurnik. Czy my kończymy ten odcinek, czy jeszcze jeden dzień? Możemy kończyć. No, kończymy. Okej, okay, dobrze. Patrzcie, ile kasy za ryby. Patrzcie, ile kasy za ryby. Hello. No hello, moje tam też są dwie. Moje też są kilka tam. Aha, a moich nie ma. Kto tam dał do tych ryb w ogóle puszki dwie? Ja. To jest Joja Cola. Tak, tak. Dobra. Sprzedałem okay. Jojo Cola. Tak jak Zatobówek był kiedyś moje jojo. Mojo Jojo! I am bad, I am evil, I am mojo Jojo! Dobrze, i tym akcentem kończymy ten odcinek. Dziękujemy wam serdecznie i do następnego. Pa, pa! Pa, pa! Pa.